Przez najbliższe 3 dni, a raczej przez najbliższe 3 noce będziemy się spotykać, żeby słuchać Słowo, być razem, wspólnie również umacniać się w wierze, bo takie jest nasze główne zadanie. Wszyscy jesteśmy po to, żeby umacniać się w drodze. Wszyscy idziemy. I w tym roku, w tym miejscu, kiedy zostałem poproszony o poprowadzenie rekolekcji, to pomyślałem, że przychodzi czas na tematy trudne, wymagające, też tematy, które bardzo często nie kojarzą nam się bezpośrednio z przestrzenią kościelną, ponieważ zazwyczaj chciałoby się mówić o czymś bardzo radosnym, o czymś, co rozpoczyna się i kończy jakimś może nawet happy endem, końcówka. Chcielibyśmy przede wszystkim widzieć uśmiechnięte twarze ludzi spełnionych. Ci, którzy wybrali Chrystusa, wybrali wiarę, rozwijają się i wspaniale kończą. Taka jest ogromna nadzieja, że pójście za Chrystusem, ono kończy się jakimś niezwykłym zakończeniem. Wręcz w stylu zachodnich, amerykańskich filmów. Natomiast tak w życiu bywa, szczególnie gdzieś w naszych czasach, ale nie tylko. Myślę, że nasi przodkowie mieli większą świadomość, że nasze życie jest trudne. Póki jesteśmy jeszcze w miarę młodzi, zdrowi, nie mamy różnych poważniejszych problemów, chorych koło nas, to jesteśmy tak przekonani o tym, że wszystko będzie świetnie. Natomiast w życiu bywa różnie. Święty Tomasz, który będzie się pojawiał tutaj w tych konferencjach nieraz, bo to jest taki mój intelektualny mistrz, którego się jakoś trzymam na drogach różnych poszukiwań, on zrazu powiedział takie zdanie, które mocno mnie dotknęło, a mianowicie, że demony mają wspólne z Bogiem to, że są nieśmiertelne, a z ludźmi to, że są nieszczęśliwe. Bardzo takie zdanie, które mnie dotknęło, nawet gdzieś na początku wywołało jakiś bunt, ale ta mizeria życia, ona jest naokoło. Widzimy ludzi, których biografie nie kończą się pięknie, nie kończą się jakimś jednak nawet ostatnim aktem dającym światło. Nie, bardzo często jest pełno ciemności, pełno smutnych zakończeń, takich, przed którymi stajemy i mówimy po prostu nie wiem, co mam powiedzieć. Trudno coś pięknego ułożyć. Tak to w życiu bywa. Tak to jest poukładane, że w tym naszej rzeczywistości, w tych naszym rzeczywistości, która jest jak wielka układanka puzli, są czasami czarne puzzle, które dopiero na samym końcu będziemy wiedzieć, o co tam chodziło, po co one były i gdzie jest ich miejsce. I tak gdzieś w tym naszym życiu jest. Oczywiście nie chcę tutaj zrobić wielkiego seansu ciemności, smutku i rozpaczy, ponieważ tą osobą, która nas powinna prowadzić przez te nasze różne ciemności, jest ten, który w ciemności żył, ale sam był światłem. Żył w świecie pełnym brudu i nieczystości, a sam był kompletnie czysty. To jest Chrystus. I dlatego Chrystus jest dla nas tym, który nas przeprowadza
I ponieważ On nas prowadzi dobrze, mądrze, a zatem również w trudne tematy, to przychodzi czas, żebyśmy poznali, przyglądnęli się jednemu z uczniów, którego Chrystus sam wybrał, który był jednym z 12 i którym zazwyczaj tego właśnie pokazuje się jako wielka porażka Boga, wielka porażka Chrystusa, a mianowicie Judasz. Każdy z nas zna historię Judasza. Każdy z nas wie, jak się to wszystko kończy w takim ludzkim spojrzeniu. Ale myślę, że w tej historii Judasza jest tak dużo elementów, w których my się możemy odnaleźć, zobaczyć, poczuć dramat naszego życia, tego, kim jesteśmy, jak bardzo Bóg, ktoś powie, popełnił błąd i dał nam wolność i uczynił nas ludźmi wolnymi, którzy poznają, idą i których decyzje również mają konsekwencje. I to bardzo poważne, nie takie na niby, tylko prawdziwe, do samego końca. Judasz, który jest jednym z 12, jest naszym bratem. W każdej rodzinie mamy czasami takich ludzi, których się może wstydzimy na zewnątrz, może są dla nas czarnymi charakterami, ale to są nasi bracia, to są nasi wujkowie, to są nasze ciotki, to są nasi ojcowie, to są nasi, którzy tworzą nasze rodziny. I patrzymy na nich i się zastanawiamy, Panie, po coś Ty ich wybrał w ogóle? Po coś Ty ich wybrał? Święty Tomasz nigdy nie napisał żadnego traktatu o Judaszu. Ale kiedy się tak spojrzy, jak wiele uwagi mu poświęcił, to widać, jak bardzo go fascynował, ale fascynacja ta była podszyta ogromną irytacją, nawet z takim poczuciem jakiejś gigantycznej niesprawiedliwości, że on się pojawił w biografii Chrystusa i szczerze nie unikał również wszelkiego typu oznak braku sympatii do Judasza w swoich dziełach, ale zauważył bardzo uczciwie, że Jezus wybrał i kochał Judasza i troszczył się o niego. I to jest coś, pierwsze takie wielkie pytanie, które zadawał sobie ten największy intelektualista katolicki pewnie drugiego tysiąclecia. Człowiek, który ciągle inspiruje nawet obecnie na całym świecie, powraca się do świętego Tomasza. Dla świętego Tomasza to było coś nie do pojęcia, coś, co mu się po prostu nie mieściło w głowie, bo Judasz był na jakimś przecięciu jego gigantycznej niechęci i wielkiej miłości Chrystusa. Człowiek, który jest wielką zagadką. I Tomasz, chcąc opisać Judasza, zastanawiał się pewnie, jaką perspektywę przyjąć i postanowił, że przyjmie perspektywę samego Chrystusa. Po prostu stanął przy Chrystusie, przybliżył się do Niego i zachował się w tym jak prawdziwy prorok. Ponieważ prorok i misja prorocza to nie jest nawet mówienie tego, co Bóg chce nam przekazać, tylko prorok to jest ten, który trzyma swoje ucho przy sercu Boga i wchodzi w Jego emocje, w Jego życie, wyczuwa to, co Bóg czuje. Tak o tym pisał sławny teolog żydowski, Heschel, Abraham Heschel. Ale Tomasz doskonale to wiedział, że człowiek, który jest blisko Boga, trzyma ucho i wyczuwa. Chce wejść w świat Chrystusa i zrozumieć, Panie, o co w tym wszystkim chodzi? Po co Judasz? Po co? Na co? Przecież można było po prostu zostawić, nie powoływać. A tutaj taki wstyd. To słyszymy dzisiaj w Ewangelii. Najpierw Marta, która mówi, o Jezu, gdybyś tu był, to by nie umarł. Marta, choleryczka,
powiedziała wprost. Ale i Maria, tutaj kontemplatyczka, delikatnie, cichutkim głosykiem mówi, powiedziała: Jezu, gdybyś tu był, to by nie umarł. A i tłum wykrzyczał: po co? Dlaczego? Przecież dawałeś wzrok oniemiałym, a tutaj życia nie byłeś w stanie przywrócić. I tak moglibyśmy powiedzieć: Panie Jezu, po co w ogóle ten Judasz? Po co? To jest być może wręcz Twoja wina, bo gdybyś pomyślał, to by nie doszło do tak wielkiego skandalu. Moglibyśmy stanąć i tak Chrystusowi powiedzieć: a Chrystus powołał, Chrystus go wybrał i nic nam nie zostaje, jak po prostu przyglądnąć się drodze. I przez te 3 dni będziemy się przyglądać Judaszowi. Od pierwszej sceny, tej, która jest najpiękniejszą sceną, która jest zrozumiała pewnie dla tych, którzy pokochali choć raz, albo którzy kochają. Po scenę, która jest najtrudniejsza i która nie mieści się w głowie, która jest jakimś gigantycznym skandalem, to, co Judasz zrobił na samym końcu. I rozpoczniemy dzisiaj od tej pierwszej sceny, sceny takiej najpiękniejszej, o której również mamy taki przebłysk w dzisiejszej Ewangelii, a mianowicie Jezus staje przed grobem. Staje przed grobem. Każe odsunąć kamień i woła po imieniu. Najpierw podniósł wzrok ku Ojcu, a później zawołał. Zawołał po imieniu, Judasz się i Łazarz się pojawił. Ale to jest Chrystus, który staje przed grotą, przed wielkimi drzwiami i nagle przed kimś otwierają się kompletnie nowe rzeczywistości. Tak jest w powołaniu. Tak jest w spotkaniu osoby, którą kochamy. Kiedy pewnego dnia w naszym bardzo zwyczajnym świecie, bardzo normalnym świecie, nagle na naszej drodze staje ktoś, kto otwiera przed nami bramy do kompletnie różnego, innego świata. U Judasza musiała to być scena w jakiejś takiej tak normalnej rzeczywistości, że aż trudno było innym ewangelistom opisać to. Znamy opis powołania Piotra, Jana, Jakuba, różnych apostołów, bo te powołanie było jakieś niezwykłe, takie, albo przynajmniej było dobre do opowiadania, do narracji. A u Judasza i kilku innych, no to było tak zwyczajne. Pewnie robił to, co zawsze robił. Jak dowiadujemy się później, miał smykałkę, miał talent do zajmowania się pieniędzmi. Być może pracował normalnie, jak ówczesny biznesmen, przedsiębiorca w korporacji, w sklepie, a może robił bardzo proste rzeczy. Ale pewnego dnia na jego drodze stanął ktoś, kto spojrzał na niego. Spojrzał. To jest pierwszy ten wzrok i w ogóle ten zmysł wzroku, który jest tak, jest zawsze początkiem miłości. Jest zawsze początkiem czegoś największego. Spojrzenie, zobaczenie. Bóg stwarza światło po to, byśmy mogli widzieć. I Bóg patrzy i człowiek widzi. I od tego się zaczyna, bo w tym widzeniu, w tym zmyśle chodzi o to, żeby zobaczyć, że ktoś istnieje. To jest pierwsza rzecz, którą Judasz i każdy, kto kocha, kto marzy o miłości, kto chce rozpocząć w ogóle drogę w miłości, od tego wszystko się zawsze zaczyna, od zobaczenia i ucieszenia się istnieniem drugiej osoby. Zobaczenie i ucieszenie się istnieniem. Ponieważ przeciwieństwem widzenia w języku polskim, bardzo ładnie mamy to, jest nie widzieć, nie chcieć widzieć, a wręcz nienawidzić kogoś. Nienawidzić kogoś to nie chcieć kogoś widzieć,
a wręcz nie zgadzać się na czyjeś istnienie. Natomiast miłość to jest nie tylko widzieć kogoś, ale patrzeć na jego istnienie i nie wyobrażać sobie swojego istnienia bez tej drugiej osoby. Stąd też każde uzdrowienie, które rozpoczyna się w życiu, ono się zawsze zaczyna od ucieszenia się albo choćby przyjęcia tego, że istnieję, że jestem. Panie, przyjmuję, że jestem, dziękuję, że jestem, dziękuję za istnienie tych, których kocham i pewnego dnia staniemy również przed ludźmi, na których nie chcemy patrzeć. To jest bardzo trudne, ponieważ człowiek nie wie, gdzie zacząć. Jeżeli kogoś nienawidzę i ten człowiek nie zasługuje, żeby nawet spojrzał na niego. A wszystko zaczyna się od tego, że Panie przyjmuje jego istnienie. Tą najbardziej prostą, najbardziej fundamentalną miłością, jaką jest. Panie, zgadzam się, żeby on istniał. Od tego zaczyna się przebaczenie, od tego zaczyna się uzdrowienie. Zawsze od tego, co robi Bóg cały czas, a mianowicie podtrzymuje każdego człowieka i każdą istotę w istnieniu, ponieważ kocha. I Chrystus pewnego dnia stanął na drodze Judasza, spojrzał i Judasz zobaczył w tym człowieku kogoś, kto go kocha. Kogoś, kto go wyrywa z jego świata. A później pewnie Jezus zrobił to samo, co zrobił z innymi uczniami. Powiedział do niego, pójdź za mną, pójdź za mną. Zmysł słuchu, niezwykły zmysł, od którego tak wiele się zaczyna. Zaczyna się nasze życie, zaczyna się poznawanie, ale również bardzo często zaczyna się śmierć właśnie od słów. Ale w tym słuchu i w ogóle w tym zmysłu słuchu jest jedna rzecz, którą będą wszyscy bardzo podkreślać. Od Arystotelesa kilka tysięcy lat temu po współczesnych teologów, a mianowicie, żeby słyszeć i usłyszeć siebie, potrzeba jednej rzeczy. Mianowicie, żeby siebie usłyszeć, potrzeba medium. Potrzeba zawsze czegoś, co jest pomiędzy. Kosmos, mimo że jest piękny, to jednak jest niezwykle cichy i nikt się tam nie słyszy, ponieważ brakuje tego medium, jakim jest powietrze choćby, czy jakiegoś innego przekaziciela fal. Ale tak samo między ludźmi, żeby ludzie się mogli usłyszeć, żeby mogło być coś i żeby się mogło coś pojawić, potrzebne jest coś pomiędzy nami. To, żebyśmy się słyszeli, potrzebna jest jakaś relacja, zobaczenie, spojrzenie, dotknięcie serca. Inaczej, jeżeli nie ma medium, jest kompletna pustka, nawet nie cisza, tylko pustka. Stąd też, kiedy Chrystus zobaczył, powiedział i przed Judaszem w tym momencie otworzyły się drzwi do nowego świata. Judasz wstał i poszedł. I pewnie Judasz z czasem zastanawiał się, co to w ogóle było, ten początek relacji. Czy to było rzeczywiście powołanie, wybranie, zobaczenie spośród innych, a może było to coś innego. W umyśle człowieka, który zdradza, człowieka, którym pojawia się ciemność, bardzo często to, co jest początkowo wybraniem i najpiękniejszym momentem, to bardzo szybko przesuwa się w kierunku nie tyle powołania, ale kuszenia. Zostałem nie tyle powołany, co skuszony. To jest niezwykle mała, subtelna różnica, zauważcie, w samej scenie zwiastowania, że aniołowie mają tą niezwykłą moc, mają tą niezwykłą też inteligencję. To, że mogą trafić do człowieka,
ale od człowieka zależy, by rozeznać, czy to jest zwiastowanie, czy to jest kuszenie. Ponieważ i w jednej, i w drugiej są tylko subtelne różnice, delikatne przesunięcia, ale od tego wszystko zależy. I kiedy Chrystus stanął przed Judaszem, to Chrystus nie kusił, nie zwodził, ale Chrystus powołał. Tak samo prawdziwa miłość, i w prawdziwej miłości jest tak, że w prawdziwej miłości człowiek nigdy nie jest kuszony, ale jest powołany. Pamiętamy scenę, która rozpoczęła Wielki Post. Myślę, że wszyscy pamiętamy. To jest Chrystus, który wychodzi na pustynię i doświadcza kuszenia. Tego momentu głębokiego rozpoznania, potwierdzenia, uwidocznienia swojego tego powołania, kim jest. I kusiciel dotknął takich trzech aspektów, które bardzo delikatnie, mówię, odróżniają powołanie, miłość od kuszenia, które dąży do wykorzystania. Pierwszym tym elementem jest, jak pamiętamy, kuszenie chleba, nasycenia. Ten, który kusi, zachęca do tego, by człowiek własną siłą, własną mocą ten pokarm zdobył. Kusiciel stawia się zawsze w roli kogoś, kto się troszczy, kogoś, kto przypomina, że brakuje ci tego, ale kusiciel nigdy nie da ci, tylko kusiciel chce, byś sam z własnego tego, co posiadasz, sam zapłacił za własną wodę, za własny chleb. Natomiast ten, który kocha, Chrystus, ale tak też jest w miłości, to w tej miłości człowiek wszystko otrzymuje, nawet więcej otrzymuje. To jest jedna z tych cech, które, wydaje mi się, ma większość naszych mam, a mianowicie, że jak przyjeżdżamy do domu, ja jestem z Podkarpacia rodem, z Jarosławia, to jest taka miejscowość między Rzeszowem a Przemyślem, to u nas rzeczywiście mamy okazują swoją miłość przez to, że nas ciągle karmią. Ciągle. Ja jeszcze wczoraj byłem w domu, więc byłem karmiony cały czas. Ale to jest niezwykłe, że tak okazujemy tą miłość, bo człowiek chce wszystko dać drugiej osobie. A Chrystus, kiedy powołuje, to w pewnym momencie, jak usłyszymy w czasie tych rekolekcji, Chrystus również odpowiada na ten głos, pragnienie człowieka, by się nasycić, ale daje człowiekowi coś, co do człowieka nie należy i coś, co przekracza nawet wszelkie pojęcia, bo daje swoje ciało. Później przed człowiekiem się pojawia również pokusa i kusiciel chce, żeby człowiek tutaj był tym, który odda pokłon, który będzie służył. To jest, kusiciel zawsze chce panować, chce kontrolować. Jest tym, który chce zawładnąć. Natomiast Chrystus, Bóg, ma w sobie tak dużo służby, ma w sobie tak dużo oddania, że wręcz pewnego dnia klęka przed swoimi uczniami. Bóg, który jest całkowitym oddaniem. Jest taki wątek teologiczny, bardzo piękny i bardzo trudny. Myślę, że wielu z nas będzie prowadzonych tak głęboko w życiu duchowym, a mianowicie poznawanie w Duchu Świętym Chrystusa, który poprowadzi nas jeszcze głębiej. To jest taki wątek, który myślę, że będą właśnie osoby tutaj, które też będą poznawały, prowadzone głębiej, a mianowicie do poznania Boga Ojca. W teologii jeden z najtrudniejszych tematów, dlatego że Bóg Ojciec zawsze jest tym, który się ukrywa. Jest tym, który chowa się za swoim Synem.
chce, żeby chwałą Jego był Syn, który ma twarz Chrystusa, który przyjął ciało, a On jest tym, który jest najbardziej schowany, najbardziej pokorny, najbardziej jest tym, który najmniej ma, ponieważ wszystko oddaje w Duchu Świętym swojemu Synowi, wszystko. I dlatego święty Tomasz, jak będzie patrzył na, będzie komentował ten temat wdowy, która wrzuca do skarbony wszystko, co miała na utrzymanie, to zwrócił na nią uwagę, bo jak powie, zobaczył w niej Ojca, który wrzucił wszystko, co ma do skarbony, jaką jest świat i oddał swojego Syna. Ojciec jest tym, który oddaje wszystko i nic nie zachowuje dla siebie. Dlatego jest najbardziej pokorny, najbardziej skryty, jest tym, który wymaga ogromnej pokory od nas, żebyśmy choć mogli się zbliżyć do Boga Ojca, ponieważ to trzeba mieć tak nisko głos i tak być nisko i tak ostatnim, żeby poznać Tego, który kocha najbardziej i wszystko oddaje swojemu Synowi. Wszystko. I wreszcie ten kusiciel, on chce, żeby mu służyć, a Bóg całkowicie służy człowiekowi. I wreszcie jest wolność, a mianowicie wolność, którą kusiciel obiecuje i niby daje. Przekracza czas. Chce, żeby człowiek zdobył to już i teraz, natychmiast. Kusiciel obiecuje. Nawet to, co wymaga czasu, on mówi, będzie już teraz i masz prawo do tego. Anzel z Canterbury, kiedy wyjaśnił i tłumaczył, dlaczego Ewa i w ogóle na czym polegał grzech Ewy, to mówi, że grzech Ewy nie polegał na tym, że ona chciała coś niewłaściwego, być jak Bóg. Bo przecież sam Bóg jej obiecał to. Tylko, że Ewa chciała to wcześniej, zanim chciał tego Bóg. Chcieć coś wcześniej. Priusquam Deus vellet. Wcześniej niż chciał tego Bóg. I to jest kusiciel, który manipuluje czasem, mówiąc ludziom, to już teraz. Natomiast ten, który kocha, Chrystus, który powołuje, on mówi już, jeszcze nie, ponieważ przed nami jest droga. Jest droga, która prowadzi, w której jesteśmy my, ale nie jesteśmy sami. Ale przede wszystkim to, co różni kusiciela od tego, który wybiera i kocha, to jest to, że ten, który kocha, kiedy otwiera przed nami drzwi, to przyjmuje nas tacy, jacy jesteśmy. I to jest chyba najbardziej szokująca cecha Boga, najtrudniejsza do przyjęcia dla nas, to jest to, że On nas kocha tu i teraz, tacy, jacy jesteśmy. Dlatego, że u Boga nie ma przedtem i potem, ale jest wielkie nunc eternitatis, jest teraz wieczności. I On nas kocha totalnie, w pełni, i nie ma lepszego, gorszego, ale w tym momencie mamy wszystko i jesteśmy w pełni przyjęci. I to jest ta cecha, którą mają wszyscy, którzy kochają, ponieważ bardzo często ci, którzy siebie nawzajem kochają, ta druga strona mówi, ach, gdybym był lepszy albo inny, to ta druga osoba pewnie by mnie jeszcze bardziej, albo ja bym bardziej siebie kochał. A ta druga osoba, która kocha, mówi, kochanie, ja Cię przyjmuję tak, jak jesteś, w pełni, z wszystkimi wadami, z wszystkimi różnymi zwyczajami, rutynami, ja Cię po prostu kocham. Człowiekowi jest bardzo trudno uwierzyć, ponieważ kusiciel jest tym, który zawsze podważa tożsamość. Dlatego demon na pustyni wszystkie pytania mówił, jeżeli jesteś Synem Bożym, a może nie jesteś, kto to wie? Sprawdź, doświadcz albo w jakiś sposób zweryfikuj to, bo nie wiadomo. Ten, który kusi, on do końca człowieka nie akceptuje. On do końca nie przyjmuje. Natomiast ten, który kocha, on przyjmuje w pełni. I to, co Judasz,
musiał doświadczyć w Chrystusie, to jest to, że został przyjęty całkowicie tak, jak jest. Święty Tomasz będzie bardzo mocno podkreślał, że Judasz został wybrany w wolności nie dlatego, że był zły i miał dokonać jakiegoś dzieła złego, ale został powołany jako tak samo jak inni w wolności i został powołany do wielkiej świętości. I niewiele by brakowało i mielibyśmy dzisiaj również świętego Judasza. Niewiele brakowało. Ale Chrystus go przyjął całkowicie i Judasz tego dnia w momencie powołania, pokochania stanął w gigantycznym świetle. Przyglądnął się, zobaczył i odkrył jeszcze jedną rzecz, że Bóg i Chrystus kocha całkowicie, w całkowitej otwartości. Nasz Bóg, kochani, jako chrześcijanie, nasz Bóg jest bardzo, byśmy powiedzieli, konsekwentny. Chociaż z naszej perspektywy moglibyśmy Pana Boga pouczyć i powiedzieć, Panie Boże, tak się nie robi, bo to jest niewychowawcze i nieostrożne. Ale Bogu dziękować, Bóg nie ma naszych perspektyw, naszych norm i naszego braku zaufania. I Bóg, kiedy nazywał nas przyjaciółmi, i mówi przyjacielu, kiedy czytamy, że On nas kocha, to nie jest tylko słowo, ale największym dowodem w miłości i pierwszym też takim znakiem, myślę, że ci wszyscy, którzy kochają, mają narzeczonych, narzeczone, mężów, żony, ale również mają bardzo dobrych przyjaciół, to jednym z bardzo ważnych momentów życia jest to, kiedy ta druga osoba wprowadzi mnie do domu i pokaże mi, jak mieszkam. I pokaże mi, gdzie właśnie, kim jest, jak wygląda jej rodzina, dom, pokój. Pokaże mi swoich rodziców, rodzeństwo. To wszystko wprowadzi do środka i zauważcie, że tak robi Bóg, który mógłby pozostać na poziomie Boga, który jest jedyny, Stwórca, wielki, wspaniały. Bóg, który jest jeden i koniec. A się okazuje, że Bóg w swojej prostocie i jedyności ma przebogate życie, że nie jest sam, że stworzył świat nie dlatego, że się nudził, nie dlatego nas stworzył, by kogoś mieć, na kogo mógłby patrzeć, obserwować, podglądać, ewaluować, oceniać, ale się okazuje, że Bóg ma przebogate życie. Kiedy wprowadza nas i się okazuje, że Ojciec rodzi Syna i tchnie Ducha Świętego, że to jest wspólnota życia kompletnie, mógłby nam tego nie mówić. Moglibyśmy się urodzić we wspólnocie żydowskiej, muzułmańskiej i wiedzieć, że Bóg jest jeden i nas stworzył i zasługuje na cześć, chwałę, uwielbienie. A Bóg nas wprowadza do swojego domu, oprowadza, pokazuje, odkrywamy, że nie jest sam, a co więcej, pewnego dnia mówi nam, i to jest wielkie odkrycie w życiu duchowym, kiedy nagle mówi, i wiesz, człowieku kochany, to nie jest tylko mój dom, ale to jest twój dom. I ten pokój, który tak ci się bardzo podobał, to jest twój pokój. I to życie jest twoim życiem. To jest całkowita otwartość Boga, która jest zawsze gigantycznym ryzykiem. Bóg, który zgadza się i podejmuje to wielkie ryzyko, że wprowadza nas w swoje życie i wie, że człowiek może tym zgardzić, że może się odwrócić, może uciec, ale on podejmuje to ryzyko, bo kocha. A jak się kocha, to się wprowadza w swoje życie.
i człowiek wtedy wszystko widzi i wszystko poznaje i może wtedy w pełni pokochać i podziękować. I dla nas, kochani, doświadczenie Trójcy Świętej i tajemnicy wewnętrznego życia Boga to jest największy dar, na który nikt z nas nie zasługuje. I mogłoby nam być to całkowicie oszczędzone. Moglibyśmy żyć ciągle na zewnątrz, patrząc na piękny budynek, który byśmy mówili, Panie Boże, Ty tam mieszkasz. A każdy z nas jest tam wprowadzony, może wejść, może poznać i może odkryć szaloną otwartość Boga. W dawnych wiekach ludzie mieli tą intuicję tej ogromnej otwartości Boga i otwartości też samego Chrystusa. Nie wiem, wydaje mi się, że w wielu domach naszych babci, naszych dziadków są takie obrazy, które my sobie tak patrzymy. Tam jest jakaś gigantyczna mądrość, mianowicie takie obrazy, oleodruki przedstawiające Chrystusa, który pokazuje swoje serce. I to serce jest na zewnątrz. Ono jest kompletnie nieosłonięte tymi wszystkimi warstwami, klatki, mostka, skór i wszystkiego, ale ono jest na zewnątrz. Całkowicie takie otwarte, ukazane, dane człowiekowi i też narażone na dotknięcie, zlekceważenie, ale Chrystus inaczej nie potrafi. Jak to, żeby być przed człowiekiem cały i w kompletnej otwartości. I ci wszyscy apostołowie, ta cała dwunastka, którzy zostali powołani i wśród których jest Judasz, oni wszyscy tego doświadczyli, kiedy Chrystus im powiedział, i dla nich to był jak błysk, kiedy grób wewnętrzny się otwiera i nagle widzi się nowe życie. To jest tak, jak staje przed nami osoba, którą kochamy i nagle otwiera się coś kompletnie nowego. I dla całej dwunastki to był moment, kiedy, jak czytamy, oni natychmiast wstali, zostawili, poszli. Nie było tam między słowem pójdź za mną, a momentem powstania jakichś dywagacji, rozważań, ale tak działa miłość, kiedy człowiek nagle odkrywa w drugiej osobie w pełni siebie krainę, o której marzył, świat, który jest godny porzucenia wszystkiego, co było w przeszłości i rozpoczęcia kompletnie nowego etapu w życiu. A ponieważ ono często odbywa się w nocy grobu, to jest w pełni zrozumiałe. Ponieważ jak czytamy w jednej takiej książce, powieści, ci, którzy czytali to, będą wiedzieli, o jaki tytuł chodzi. Ta jedna z postaci powiedziała, kiedy druga się zapytała, dlaczego, mamusiu, wyruszamy w nocy na naszą wyprawę. To mamusia powiedziała, bo wiesz, w dzień się robi wycieczki, a w nocy wyprawy. I wyruszyli na wielką, całkowicie nową krainę, nową wyspę z latarnią. Ci, którzy wiedzą, to wiedzą, o czym mówię. Natomiast dla nich wszystkich rozpoczęła się kompletnie nowa przygoda. I tak się zaczyna historia Judasza. W świetle, w powołaniu, w otwarciu, odkryciu. Otworzyło się nowy świat. Ktoś do niego zawołał, Judaszu, wyjdź z grobu. Judasz wyszedł i rozpoczął nowe życie, a to był dopiero początek.